Znajdujemy się przed bajką pana Kleksa w Katowicach. To właśnie stąd pojedziemy do Warszawy, żeby dowiedzieć się, kto zagra tytułową rolę pana Kleksa w najnowszej adaptacji filmowej w reżyserii Macieja Kawulskiego. Chodźcie z nami. Z chęcią panie wybrały się na wycieczkę? Tak, właśnie wczoraj dostaliśmy wiadomość, że zwolniło się miejsce i możemy z wami pojechać. Cieszę się bardzo na wspólny dzień z córką i jestem ciekawa, co zobaczymy na miejscu. Chcieliśmy, żeby nasi goście, nasi przyjaciele bajki pana Kleksa uczestniczyli w tak ważnym wydarzeniu dla nas, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby to była taka wspólna wycieczka nas, pracowników bajki, zespołu, tych, którzy mieli ochotę w tym wydarzeniu uczestniczyć, ale właśnie też naszych gości, którzy bywają u nas regularnie i chcą uczestniczyć w tym bajkowym życiu. A tobie co się podoba najbardziej w bajce pana Kleksa? No, różne atrakcje ze słodyczami albo takie rzeczy. Eksperymenty z panem Kleksem. Eksperymenty? A które najbardziej? Tak wszystkie. Jesteśmy już w Warszawie, przede mną czerwony dywan, obok ścianka zdjęciowa. Niedługo konferencja, dowiemy się m.in. kto zagra pana Kleksa. Wyjątkowa akademia, akademia, która nie każe uczyć się formułek, nie każe wkuwać na pamięć, nie każe głupot jakiś przyswajać, po prostu otwiera głowy i wlewa do środka olej. Więc będzie to wyjątkowa akademia, która bawi, uczy i przyjmuje wszystkich z otwartymi ramionami. Zaczynamy, witajcie w naszej bajce. Blisko 25 lat mojego życia zawodowego, wydaje mi się, że parę rzeczy zrobiłem i zdałem sobie sprawę, że nie zrobiłem żadnej, którą mógłbym obejrzeć lub jakkolwiek skonsumować z moim synem. I strasznie nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiegoś patosu, że to jemu dedykuję ten film, choć po części tak jest, ale wydaje mi się, że to jest strasznie fajne i każdy, kto ma dziecko, wie, że możesz robić coś, co kochasz, i nie tylko twoim pierwszym cenzorem staje się twoje dziecko, ale też konsultantem. Jak zobaczyłem, że postać profesora Kleksa, zarówno ta książkowa, jak i ta filmowa u Krzysztofa Gradowskiego, potrafi dalej oddziaływać, to sobie pomyślałem, on ma ogromną moc, jest wielką, uniwersalną postacią i trzeba było go przywrócić do życia, bo gdzieś tam sobie w tych czeluściach lat 2000 zniknął. No mi się marzy przeniesienie tego wszystkiego, co będzie w filmie, do świata rzeczywistego. Tak jak właśnie z Universal Studios w Orlando, tak jak jest Muzeum Harry'ego Pottera w Londynie, że z jednej strony pokazanie, dzieci wychodzą z premiery kinowej, mogą dotknąć tych wszystkich scenografii, tego wszystkiego, co widziały w filmie, wreszcie wciągnąć się w rolę tą filmową, a z drugiej strony pokazać to, czego nie widzą. To wszystko, co jest za okiem kamery, pracę właśnie tych setek ludzi, którzy ten film tworzą. Ogromne marzenie, ogromne wyzwanie, na pewno finansowe, ale sky's the limit. Będę z państwem szczera i nie będzie Adasia Niezgódki. No i zobaczcie teraz, co robicie. Będzie Ada Niezgódka. I co jej zrobiliście? No jakieś coś. Przed państwem Antonina Tosia Litwiniak, która zagra tę rolę. Zapraszam. Dzień dobry. Bardzo miło, zapraszam. Przed państwem w swojej postaci profesor Ambroży Kleks. Tomasz Kot!
przed tym, jak zostaniesz gwiazdą filmową, znałaś Akademię Pana Kleksa? Tak, znałam, bo z tego, co mi się wydaje, to jest to nadal lektura szkolna. Nawet masz na pewno rację. A oglądałaś ten starszy film? Tak, oglądałam. Ale wtedy, kiedy dostałaś tę rolę, czy dużo wcześniej? Wcześniej dużo. I co? Rozumiem. Nic ci się tam nie spodobało? Nie, no podobało mi się. To po prostu inne. Inne. Że trochę stare? No proszę. No. Pamiętam, że na Akademii Pana Kleksa byłem bodajże w drugiej klasie podstawówki i siedziałem obok mojego brata, który był wtedy w pierwszej klasie. I największą traumę dzieciństwa, czyli pochód wilkołaków, zapamiętałem w sposób taki, no to myśmy się przytulali z bratem i pamiętam, że mieliśmy taką braterską umowę, że będziemy wilkołaki pamiętać do końca życia. Czuję się szczęśliwy i zaszczycony, że to do mnie przyszła ta propozycja. No oczywiście jest presja, nie? No, ale jakby no, na tym też ta praca polega, że tą presję jakoś trzeba ciągle obrabiać. Jaki będzie Pana Kleks? Na pewno empatyczny, na pewno pełen jakiegoś szaleństwa, energii. Tutaj będziemy starać się wykorzystać wszystkie jakieś takie indywidualne predyspozycje moje, cielesne, całą taką moją specyfikę, jeśli chodzi o posturę. No ale to na czym mi najbardziej zależy, to... Mam takie doświadczenie życiowe, że jak się dzieci poważnie traktuje, to one to widzą i czują. Chciałbym, żeby Kleks przede wszystkim poważnie traktował swoje dzieciaki. I oto i on! Poproszę, bo... Dobry, proszę. Zapraszam do środka. Tu, bo tu jest światło. Tylko nie spadnij tam, bo będzie po Panu Kleksie. Piotr Frączewski, wielkie nazwisko, postać zagrana no, legendarnie w pamięci mi tysięcy Polaków. Rozmawiał Pan z Panem Piotrem może? Jakieś wskazówki? No, raczej nie, bo to jest taka sytuacja, w której po prostu spotkałem się z Panem Piotrem jakiś czas temu. To było taka spotkanie, taka no, może nie do końca próba, ale generalnie po prostu, żeby się poznać, ponieważ ja Pana Piotra tylko raz wcześniej miałem szczęście uścisnąć mu dłoń, jak ja wchodziłem do radia, on wychodził z radia. A tu mieliśmy takie spotkanie, gdzie no to stres, to oczywiście dopada człowieka stres, jak Pan Piotr zaczyna mówić tym swoim aksamitnym basem, to aż tak się człowiekowi miękko robi, nie? I oczywiście, no bardzo, bardzo bym chciał dobrze zagrać, żeby ludzie mówili, że spoko, kot dał radę, to tak bym chciał. Ja zapytam się wprost, czy nie jesteś zesrany z tego powodu, że grasz tą rolę. Chciałeś inne pytanie, proszę bardzo. Bardzo. Nie będzie Adasia, będzie Ada. Skąd taka decyzja? Tak naprawdę od razu mam ochotę przepraszać dziewczynki, że nie ma ich w Akademii Pana Kleksa. Mam zamiar przepraszać na dzieci, które mają imiona na inne litery niż literę A, bo inne nie miały wstępu do Akademii Pana Kleksa. I jak to w ogóle dzisiaj w latach 20. XXI wieku powiedzieć? I na przykład jak wytłumaczyć widzom, dzieciakom, że do Akademii może się dostać tylko dziecko, tylko chłopiec, który nosi imię na literę A? Chcieliśmy od razu na samym początku twardo tupnąć nogą i pokazać, że to jest szkoła dla wszystkich, dla każdego dziecka na świecie. I czyniąc głównego bohatera, główną bohaterką, narzucić jakby swoją historię, że to jest dziewczyna, no i tak ma być. Nic to nie zmienia dla fabuły. To jest duża zasługa bajki Pana Kleksa. To właśnie ten pomysł pozwolił na to, że powrócono jakby do Akademii Pana Kleksa. I fajnie, bo będziemy mogli kolejne pokolenia zarazić, myślę, bardzo dobrym filmem, bardzo edukacyjnym też. I ta produkcja na pewno będzie czymś, co może rywalizować z Harrym Potterem czy z Marvelem i z wieloma innymi podobnymi produkcjami. Fajna historia była na backstage'u, kiedy osoby z tego teatru Relaks pytał, czy to jest premiera, że taki anturaż, takie duże zainteresowanie, tak bardzo dużo dzieci, które przyjechały tu i z Katowic i z innych miejsc Polski, więc ciśnienie rośnie, poprzeczka coraz wyżej postawiona, no i teraz czas zrobić dobry film. Z
Katowic, przyjechaliśmy do Warszawy, tutaj was zostawiamy. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że główną rolę w Akademii Pana Kleksa zagra Tomasz Kot, a Adaś zamieni się w Adę. Brzmi ekscytująco. Jak zwykle wszystkie informacje znajdziecie na portalu w Katowicach.eu. Zapraszamy do śledzenia.